Jak się śmiać? Często? Szczerze? Cicho? Czy można się śmiać cicho? Czy zawsze śmiech trzeba wyrazić? Czy nie jest tak, że czasami śmiech może kogoś obrazić? Może tak jest, że się zaśmiejesz z czyjegoś problemu? A on to poczuje jako atak, a ty będąc z nim, pójdziesz w dół. Czy śmiech zawsze musi być zmanifestowany w postaci ha, 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 ha? Właśnie. Czy śmiech nie jest tak naprawdę w pewnym sensie głębszym postawą wobec życia, wobec doświadczeń, wobec ludzi? Nie postawą prześmiewczą, nie postawą... ignoranta, ale postawą kogoś, kto widzi na wskroś i dlatego jest uśmiechnięty. W środku, na zewnątrz, bardziej w środku. Uśmiech. Uśmiech jako postawa. Nie jako ruch warg, tylko postawa wewnętrzna. Postawa wobec czego? Wobec wszystkiego. Dlaczego? Bo tego nie ma. Czyli jedyny sposób, żeby naprawdę, na poważnie uśmiechnąć się, to jest rozpoznanie, że tych problemów po prostu nie ma. I że nie trzeba nieistniejącego śmietnika sprzątać. I to daje prawdziwy uśmiech. Wiedza daje uśmiech. Taki głębszy, który jest nie do naruszenia, chyba że postanowisz zapomnieć o tej wiedzy. Chyba że postanowisz zapomnieć o tym, co poznałeś, o tym, co doświadczyłeś. Wtedy możesz zacząć się smucić. Ale nie musisz. Nie musisz. Nie musisz się smucić. Kiedy powiedziano, nie lękajcie się, znaczyło to dokładnie to, nie lękajcie się, cieszcie się i radujcie. Bo pewne jest Królestwo i wasze w nim istnienie. To jest pewne. I to daje ci postawę pewną miłości i przebaczenia, która jednocześnie, tu jest uwaga, która może wielu zaskoczyć, jest pełna siły oraz sprawczości. Ponieważ ten uśmiech nie powoduje, że tracisz czas. Ten uśmiech powoduje, że moc zaczyna przez ciebie przepływać tak, aby czynić dobro. Dlaczego czynić dobro? W końcu nie trzeba. No to prawda, nie trzeba. Tak samo jak nie trzeba czynić zła, nie trzeba czynić dobra. Ale pytanie, co ty wybierasz, co ty chcesz i co sprawia ci radość? Jeżeli masz być zgodny sam ze sobą, to potrzebujesz być zgodny sam ze sobą. Tak więc jeżeli chcesz być szczęśliwy, po to tak naprawdę tu przyszliście, to musisz czynić tak, aby być szczęśliwym. Musisz postępować w ten sposób, aby nie zabierać sobie szczęścia. I tu jest kolejne odwrócenie. Człowiek myśli, ten ziemski człowiek, że szczęście należy osiągnąć. A ja wam powiem na odwrót. Szczęściu należy nie przeszkadzać w byciu. To człowiek staje na drodze szczęściu, które już jest, czyli przebaczenie, które cały czas przechodzi do wszystkich i jest akceptowane w miarę, jak jest akceptowane. Ten proces akceptacji można przyspieszyć, czując się właśnie szczęśliwym oraz radosnym. Czując się w pokoju, to wtedy ściągasz szybciej te okulary, które pokazywały ci wszędzie dookoła śmietnik. Szybciej zdejmujesz je z własnych oczu. Powiem to jeszcze raz. Ten uśmiech jest postawą. Nie zawsze będziesz się śmiał. Jeżeli będziesz na przykład na pogrzebie, otoczony ludźmi, którzy wierzą, że faktycznie ktoś umarł, czy będziesz się wobec nich śmiał? Czy będziesz grał błazna? Czy też może będziesz stał po prostu w milczeniu?
może nawet z kamienną twarzą, ale wewnątrz siebie będzie wielka radość. Jesteście proszeni czasami o granie. Nie granie na zasadzie chowania swojej chrystusowej esencji przed światem, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kochacie swoich braci i siostry tak bardzo, że w momencie, kiedy dla nich ich własny atak za pomocą złudzeń jest zbyt ciężki, zbyt trudny i nie chcą go jeszcze porzucić, to powiedzcie mi, co jest lepiej robić. Czy takiej osobie należy wytykać wszystko palcem, która i tak już ma podziurki w nosie cierpienia, które sama produkuje? Czy pokazanie mu, wiesz co, produkujesz swoje cierpienie niepotrzebnie, czy myślisz, że ona będzie radosna z tego powodu? Czy też wkurzy się niemiłosiernie, to po pierwsze, a po drugie i tak nie zrozumie, a po trzecie zamknie się na ciebie. Ten uśmiech to jest czasami postawa bycia, czy posiadanie kamiennej twarzy wobec kogoś, kto jest bardzo zdeterminowany, aby być w bólu oraz cierpieniu. Czasami to będzie kamienna twarz. Mimo wszystko możesz mieć tą kamienną twarz, ale być w wewnętrznej radości i w pokoju. I ta radość i pokój wewnętrzna, ta w środku, ona może udzielić się tej osobie na tyle, na ile ona zechce. Ponieważ ty, mając ten umysł Chrystusa w sobie, po pierwsze nie potrzebujesz nikomu go pokazywać. Bo nie ma takiej potrzeby, bo skoro wiesz, to wiesz, że nie ma potrzeby zbawianie kogokolwiek. Nie ma takiej potrzeby, tylko siebie. Tak więc jeżeli go masz, to czujesz się spełniony, czujesz się w pokoju i twoje spełnienie i twój pokój naucza najczęściej, to jest uwaga dla wielu z was, najczęściej nauczacie pośrednio. Czyli nauczacie za pomocą swojej postawy, za pomocą przykładu swojego życia. Jeżeli ktoś jest niepoczytalny i podejdziesz do niego i powiesz mu: przepraszam cię, jesteś niepoczytalny, zaprzestań, myślisz, że co on zrobi? Czy myślisz, że się uśmiechnie i sobie: o, masz rację. Czy też bardziej prawdopodobne jest, że dostaniesz po twarzy. Zobaczcie, jak to łączy się, nie rzucajcie pereł przed wieprze, i jak to łączy się z twoim osobistym poczuciem szczęścia. Proszę, aby podnieśli ręce ci, którzy czuli się w przeciągu ostatniego miesiąca nieszczęśliwi, ponieważ ktoś nie chciał przyjąć ich prawdy, która w twoim mniemaniu uzdrowiłaby tamtą osobę lub chociażby jej pomogła. To nie o to w tym chodzi. Jeżeli ty to wiesz, ty to wiesz. A jeżeli to wiesz w pełni, nie masz potrzeby, uwaga, dzielenia się tym, czyli sztucznego, bo to samo przepływa. Tak samo jak nie potrzebujesz sterować wodospadem, tak samo ty nie potrzebujesz sterować Bogiem w żaden sposób. Po prostu jest. Kto będzie chciał się pod nim obmyć, kto będzie chciał zostać uzdrowiony pod nim, zrobi to. Ty możesz jedynie kogoś, kto pyta się ciebie, gdzie jest wodospad, zachęcić do pójścia pod niego. Ale w żaden sposób nie jesteś tą mocą, to po pierwsze. A po drugie, kogoś, kto nie chce i boi się wodospadu, nie zmuszaj w żaden sposób, żeby pod niego szedł. A możesz wręcz czasami udawać, że wodospad nie istnieje. Bo dla tej osoby, która jest pokryta brudem, może to być zbyt trudne, ponieważ ten brud zacznie ją boleć. Nie jest to naszym zadaniem, aby w jakikolwiek sposób utrudniać komukolwiek przemianę. Bardzo często będziecie proszeni tylko i wyłącznie o milczenie oraz wewnętrzny uśmiech. Jeżeli połączysz te dwa, jesteś zawsze błogosławiącą obecnością dla każdej sytuacji.
Może poza sytuacjami, w którym przychodzi ktoś do ciebie i prosi o pomoc, a ty boisz się otworzyć usta, bo myślisz, że nie powiesz nic mądrego. Bo to jest drugie ekstremum. Jak przychodzi ktoś do ciebie z problemem lub widzisz kogoś z problemem i jednocześnie milczysz oraz uśmiechasz się, milczysz to znaczy nie rzucasz tych pereł. Co najwyżej odpowiadasz na poziomie zwykłym, normalnym, ludzkim. Jeżeli to robisz, to robisz to właściwie. Bóg dla ego jest nie tylko największym zagrożeniem, ale największym wrogiem. Dosłownie tak jest. I osoba opętana przez ego nie chce o tym zagrożeniu nic słyszeć, ponieważ ono jest dla niej i dla jej konstruktu osobowościowego zbyt niebezpieczne. To więc to, co wy słyszycie na co dzień, przemień swój umysł, a twój świat się odmieni, dla wielu jest czymś, co jest nie do przyjęcia. Ponieważ oznaczałoby to, że jeżeli siedzi taka osoba na przykład bezmyślnie przed telewizorem i gapi się w coś, co sprawia, że ma ona, patrząc z waszego punktu widzenia, negatywne myśli, cała przesiąka negatywizmem oraz znudzeniem i znużeniem, jeżeli powiedziałbyś to takiej osobie, która chce tak czynić, poczułaby się ona jeszcze gorzej. A wyjść z tego nałogu może ona tylko wtedy, jeżeli nastąpi w niej wyrwa, przerwa, czyli poczuje się niewinna tam, gdzie jest. I o to was bardzo proszę. Zawsze i w każdym dostrzegaj jedynie niewinność, ponieważ jeżeli widzisz wszystkich jako niewinnych, wówczas nie widzisz śmietnika, tylko widzisz raj. I to jest też test dla wielu z was. Jako kogo ja widzę tą osobę? Czy widzę ją jako wolnego Chrystusa, który po prostu tworzy coś, co chce tworzyć? Czy widzę ją jako kogoś, kto jest pogrążony w nałogu, w destruktywnym nałogu? Jako kogo widzę tą osobę? Zauważ, proszę, ile cierpienia potrafisz w sobie kreować, widząc problemy w innych. Jeżeli naprawdę przyjmujesz na siebie ten wzrok Chrystusa, zaczynasz czuć wdzięczność za każde spotkanie, za każdą osobę, ponieważ wiesz i widzisz tą świętą prawdę, która daje życie każdemu, który świadomie ją pozna, a świadomie pozna tą prawdę tylko ten, który chce. Ten, który nie chce, nie pozna jej, ponieważ jej nie chce, ponieważ aktywnie się przed nią opiera. Jeżeli macie w sobie jakiekolwiek zasługi, to jest ona następująca. Postanowiliście nie opierać się Bogu aż tak bardzo. To jest wasza zasługa. Opieracie się zdecydowanie mniej niż zwykły człowiek. Zdecydowanie mniej. I to jest dowolna zasługa dowolnej osoby, która jest na tak zwanej ścieżce duchowej. Ona po prostu opiera się mniej. Może zdecydowanie mniej. Może prawie wcale. Ale póki pozostajesz w formie, ten opór jest. Nie jest w tym nic złego. Po prostu to jest takie doświadczenie, takie pole doświadczeń. Poczuj, proszę, wielką równość, jaka jest między tobie a twoimi braćmi. Jedną rzeczą jest usłyszeć tą prawdę dla siebie. To jest jedna rzecz. I ona ta prawda jako pojedyncza rzecz nie uczyni ciebie w pełni szczęśliwym. Ta prawda będzie szczęśliwa w tobie, czyli ty będziesz szczęśliwy tą prawdą, tylko jeżeli ona będzie mogła z ciebie wypływać. To jest równie ważne, jak samo zdobycie tej prawdy, czy odkrycie jej. To jest równie ważne pozwolenie jej, aby ona nie tylko wylewała się z ciebie, ale aby ona prowadziła twoje życie.
aby ten Bóg w środku podejmował decyzję zamiast ciebie, czyli zamiast ego. I zobacz, jak człowiek jest w całości przemieniany. Najpierw doznaje pewnego oświecenia czy iluminacji, czyli przebłysku. Następnie ten przebłysk rośnie, to światło wewnątrz rośnie, po czym osobowość zaczyna coraz bardziej oddalać się, coraz bardziej rozpadać na kawałki, coraz bardziej zanikać. I wówczas to światło promienieje z tej osoby, która już nie jest osobą, tylko nośnikiem światła. Z tego nośnika to promienieje na świat i pomaga mu. Po to przychodzicie tutaj w takiej ilości, aby być tymi nośnikami światła, na których ta ziemia dźwignie się w wyższe wibracje. Po to tutaj jesteście, jako ci nośnicy światła. Najwyższe szczęście da wam, będąc tutaj w czasie, być kimś, kto poznał prawdę i z którego ta prawda sama wylewa się tak, jak ona chce danego dnia. Danego dnia. Jednego dnia będzie to uczestnictwo w spotkaniu takie jak te lub jemu podobne. Może będziesz tym, który będzie prowadził takie spotkania. Jest to również możliwe. Może innego dnia będziesz po prostu chciał, czy chciała być cały dzień sama. Cały dzień. Cały bity dzień nie będziesz chciała nikogo widzieć, a to światło będzie się w tobie integrować. Również będą dziać się pewne przetasowania i pewne rzeczy będą leczone i puszczane. Będą takie dni, będzie ich wiele. Innego dnia poczujesz wezwanie, aby uczestniczyć w życiu społecznym w ten czy w inny sposób. Czy to będzie pójście na zakupy, czy spotkanie z kimś, z jakąś, nazwijmy to, zwykłą grupą ludzi z jakiegoś powodu, na jakiejś koncercie, wystawie, może w kinie, może pójdziesz do jakiejś innej grupy ludzi w jakimś celu. Tylko po to, bo czujesz, że masz tam być i to będzie twoja forma ekspresji na ten dzień. Forma ekspresji Boga poprzez ciebie. Innego dnia może będziesz chciał coś napisać, namalować lub w inny sposób wyrazić się bardziej artystycznie. Innego dnia może będziesz chciał posprzątać swoją przestrzeń fizycznie. Jeszcze innego dnia może skupisz się na tak zwanej pracy zawodowej, zarabianiu pieniędzy. Może na tym się skupisz i to będziesz czuł, że to jest twoje na pewien okres czasu, czy to jest twoje główne zadanie na dzisiaj. To też jest w porządku, tylko podchodzisz do tego właściwie i z uśmiechem. Słuchaj proszę tych subtelnych impulsów, które mówią ci, co ty konkretnie ty masz dzisiaj robić. Może jednego dnia będzie czas głównie na to, aby dać sporo uwagi swojemu ciału, aby je trochę porozciągać, aby trochę się poruszać i poczuć się w nim dobrze. Takie dni również będą się zdarzać. Radością jest służenie. Służba jest radością. Służba komu? Służba ego? Służba jakiemuś bytowi poza tobą? Czy też może służba bytowi, który jest poza tobą, o ile patrzysz z perspektywy ego, a jednocześnie służba bytowi, który jest doskonale tobą, o ile patrzysz z tej niegotycznej perspektywy. Jeszcze raz jaśniej, inaczej to sformułuję. Słuchanie Boga dla ego będzie największą torturą, a dla ciebie, prawdziwego ciebie, będzie największą i zarazem jedyną radością. Jedyną. Nie ma innej radości niż słuchanie Boga w tym momencie. Ponieważ jeżeli to robisz, robisz to, co w tej chwili należy oraz można zrobić w twojej formie ekspresji. Twój listek tak się teraz chce wyrażać wolą drzewa. Tak się chce wyrażać. Wola drzewa tak decyduje, aby ten listek tak się teraz wyrażał, dzisiejszego dnia. I każdy z tych dni jest doskonały. Jeżeli tylko spojrzysz na niego jako doskonałość. Każdy dzień. W każdym dniu masz prawo do uśmiechu. W każdym dniu. Doskonałe prawo do uśmiechu. Czyli prawo do widzenia tego, co jest pod spodem. Tego, co jest niewidzialne. Tego, co jest w tobie. Prawo do widzenia tego Boga w tobie oraz w każdej istocie. Czy jest coś więcej, czym można byłoby zamarzyć?
czy jakiekolwiek skarby tego świata są warte więcej niż to poznanie? Chyba nie. Bogactwa tego świata są głupstwem u Boga i vice versa. To mieliśmy na myśli, mówiąc to zdanie. Jak żyjesz według tego boskiego planu, po prostu cały czas czujesz pokój, który manifestuje się na wielu, wielu warstwach twojego doświadczenia. I ten pokój zapewnia ci to, co ci jest potrzebne. To, co jest ci potrzebne. I wszystko będzie ci dawane. Tak, jak jest potrzebne. Tak, jak jest wymagane. Jeżeli porzucisz tylko oczekiwanie, że rzeczy powinny być inaczej niż są, to wówczas zaczną bardzo, ale to bardzo się układać. Ale tylko jeżeli to porzucenie jest szczere, to znaczy nie masz ukrytego wymagania wobec Boga, że wiesz co, zrobimy taką wymiankę. Ja będę udawał, że jest mi wszystko jedno i że wszystko zaakceptowałem i wtedy ty szybciej dasz mi to, czego ja tak naprawdę chcę. Nie targuj się w ten sposób. To musi być szczere i prawdziwe. A potem poznasz własną szczerość i prawdziwość, że ten problem jakby się dla ciebie rozpływał. Jest akceptowany tak bardzo, że przestajesz czuć ciężkość w nim. Przestajesz widzieć w nim problem. I wtedy ta sytuacja jest rozświetlana przez Boga. Ta sytuacja jest rozświetlana. Przestajesz w niej widzieć ciężkość, godzisz się z nią na tyle, że w pewnym sensie jest ci wszystko jedno, ale nie do końca. I coś pod spodem rozpuszcza to, rozpuszcza, rozpuszcza i znika. Ciężkość znika. Przyszło uzdrowienie. Przyszedł cud. Nie będziemy w tym miejscu mówić o szczegółach. Mówić o konkretach, w jaki sposób Bóg się zmanifestuje. Ponieważ miałaś, masz wystarczającą ilość dowodów. Wystarczającą ilość razy widziałeś to, widziałaś to. Wystarczająco. Wystarcza, byś sam, sama uwierzył, uwierzyła na podstawie tego, co było ci już wcześniej dane. Uwierz, po prostu uwierz. Skoro Bóg zadziałał wtedy, zadziała i teraz. Skoro to jest tak uniwersalne i moja przemiana umysłu ciągnie za sobą przemianę mojego świata, nastanie to i teraz. Nastanie to i teraz. Pokój oraz uśmiech to naprawdę nie są złe rzeczy. To nie jest coś, czego należy się bać. To więc jeżeli przyjdzie do ciebie ten stan naturalnie, a bardzo często do ciebie przychodzi, to nie dziw się, proszę. Jeżeli w środku oka cyklonu będziesz spokojny, nie będziesz czuł potrzeby robienia czegokolwiek. Najprawdopodobniej tak po prostu ma być. Odpuśćcie większość rzeczy, którymi się martwicie. Ponieważ w większości wypadków nie wymagają one waszej ingerencji na poziomie cielesnej. Tylko w części procent przypadków będziecie proszeni, aby osobiście się czymś zająć i proszę was, w tamtych miejscach również nie bójcie się tego działania, ponieważ czasami faktycznie trzeba ruszyć swoje ziemskie cztery litery i przestawić się z miejsca na miejsce albo zacząć coś konkretnego robić. Ale nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Czasami rozwiązanie ma po prostu do ciebie przyjść oraz tobie się objawić. Objawić się. Wyczuj i staraj się wyczuwać, w których miejscach jest twoje pole do działania, a w których jest pole jedynie na otwarcie się wewnętrzne. Jedynie na otwarcie się wewnętrzne. Jedynie na otwarcie się. Możesz wyobrazić sobie to w ten sposób, że skoro jesteś pracownikiem Boga, a zapewniam cię, że jesteś, to w Jego obowiązku jest wyposażenie ciebie w to, co jest ci niezbędne, abyś mógł wykonać pracę, o którą On cię prosi. I w tym sensie otrzymasz wszystkie niezbędne narzędzia oraz wskazówki albo talenty. Albo rozwiniesz je w sobie w taki sposób, abyś mógł być użyteczny, abyś mógł być używany.
Jeżeli w którymś momencie czujesz, nie robię za bardzo nic dla Boga, moje życie jest jałowe, to wiedz, proszę, że to jest głos ego, który nie dostrzega tych subtelności i tego łagodnego promieniowania, które każdy z was nosi. Tak naprawdę już w tym momencie, niezależnie od sytuacji, to światło spenetrowało was zbyt głęboko. Nie jesteście w stanie wrócić do ciemności na stałe. Na chwilkę, w pewnym stopniu, tak, oczywiście, jak najbardziej, ale nie na stałe i nie z pełną mocą. To więc zawsze nosicie w sobie przynajmniej tą iskrę światła, która bardzo często promienieje z was we wszystkie strony, we wszystkie kierunki, a ego tego nie widzi i myśli i mówi ci, nie jesteś nikim wielkim, nie robisz nic wielkiego, po prostu sobie jesteś i wiedziesz jakieś tam ziemskie życie. Po prostu sobie jesteś. Może wtedy czasami odezwie się ten głos w środku, który mówi ci, ale ty powinieneś zrobić to i to, żeby jakoś tutaj wpłynąć na wszystko, wpłynąć na ten świat. Jednocześnie ten głos nie pokazuje ci, że cały czas wpływasz na dobre i na złe, na całokształt, na wszystko. Cały czas na to wpływasz swoimi decyzjami w danej chwili. Czy ja teraz wybiorę pokój, czy ja teraz pokoju nie wybiorę? Jeżeli pragniesz, aby na ziemi zapanował pokój, proszę cię, pozwól, aby w tobie cały czas panował pokój, bo ty jesteś ziemią. To jest naprawdę dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy pokój w tobie. Niezależnie od okoliczności, a okoliczności szybko, szybko będą się uzdrawiać. Kochamy was.